Powiem gracze, jeżeli na moim kanale jesteś po raz pierwszy, to wiedz, że ja jestem Muaddi i tworzę treści związane z grami na blockchainie. Grami, które wykorzystując technologię blockchaina oraz kryptowalut pozwalają przenieść własność itemków oraz asetów właśnie na gracza. Dzisiejszy materiał poświęcony projektowi Immutable ekosystemowi, który jest bardzo przyjazny dla użytkowników, szczególnie tych, którzy nie mają doświadczenia z portfelami kryptowalutowymi, metamaskami itd. Dzisiaj pokażę Wam, jak szybko i sprawnie założyć sobie konto na Immutable X oraz jak zasilić środki. Zanim jednak przejdziemy do meritum, pamiętajcie, że wszystko to, co usłyszycie w tym materiale, to jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie na dane zagadnienie. Treści tu zawarte traktujcie informacyjnie. Pod żadnym pozorem nie traktujcie tego jako porady inwestycyjnej oraz finansowej. Na inwestowaniu ja znam się jak świnia na poezji. Materiał oznaczony jako sponsorowany ze względu na zamieszczone linki afiliacyjne w opisie filmu. Aby nie przedłużać, zapraszam. Aby założyć konto na ImmutableX, wchodzimy na stronę toolkit.immutable.com. Link standardowo będzie w opisie tego filmu. Po wejściu ukazuje nam się okno. Klikamy Immutable Paszport i wyskoczy nam możliwość założenia konta albo zalogowania się do już istniejącego. Oczywiście ja sugeruję i polecam zrobić to na Gmailu, jest zdecydowanie szybciej. Natomiast jeżeli ktoś z Was wpisuje sobie lub chce wykorzystać jakieś inne mail, może to zrobić. Po wpisaniu kodów z maila logujemy się na nasze konto. Jak widzicie, w tej chwili na naszym portfelu jest 0 dolarów. Teraz, jak załadować konto? Mamy dwa sposoby: ciut szybsze, niestety obarczone z większymi kosztami, oraz niewiele dłuższe, ale zdecydowanie tańsze. W pierwszej kolejności pokażę Wam, jak załadować konto tym szybszym sposobem. Po lewej stronie wybieramy opcję Buy Tokens. Wybieramy sobie tutaj kwotę, którą chcemy przesłać za pomocą karty lub Google Play. Ja skorzystam z tej drugiej opcji. Tutaj musicie wiedzieć, że opłaty niestety są dość spore, ponieważ zeżre nam to yy, aż 6 zł. Jeżeli chcielibyśmy tutaj sobie załadować konto w wysokości 500 zł, no to opłaty będą wynosiły 26 zł. Nadal jest to dużo. Określamy kwotę, wybieramy Buy Now. Na danego maila zostanie nam wysłany kod, który musimy tutaj wpisać. Po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu warunków, dajemy continue. Następnie musimy wypełnić tutaj dane, aby wykonać tak zwane KYC, czyli Know Your Customer. Jest to niezbędna czynność, którą musimy przejść. Następnie oczywiście podajemy adres. Wybieramy powód, dla którego kupujemy krypto nie musimy dokończyć weryfikacji weryfikacja oczywiście polega na wysłanie dowodu oraz zdjęcie twarzy niestety wyczynności te są wymagane i niestety jest konieczność ich wykonania natomiast można również skorzystać z giełdy kryptowalutowej między innymi z Bybit'a z której ja zawsze korzystam i teraz pokażę wam jak ja to robię wybieramy po lewej stronie opcję Bridge Layer Swap wybieramy sobie źródło tutaj sugeruję wybrać jedną z dostępnych giełd z racji tego że ja korzystam bardzo często z Bybit'a Wykorzystuje tą giełdę. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. Możecie również z niej skorzystać. Jeżeli macie jakąśkolwiek inną giełdę, która znajduje się na liście, to również warto z tego skorzystać. Wybieramy sobie Ethereum. Wybieramy sobie tutaj również Ethereum. Wybieramy Immutable ZK EVM. Nie mylić przypadkiem ze zwykłym Immutable X, ponieważ to są dwie inne sieci, dwie inne podsieci i tak ustawione jesteśmy gotowi do wysłania tutaj na nasze konto na immutable określoną ilość pieniędzy wybieramy sobie jeszcze sieć sugeruję zrobić to po jakiejś taniej sieci, może być poligon, może być BSC, BASE ja korzystam z Arbitrum One wpisujemy kwotę, ja chcę około 10 dolarów, będzie to 0,005 oczywiście jeżeli będziecie chcieli sobie przeliczyć jaką kwotę musicie wysłać sugeruję wejść na stronę CoinMarketCap na Ethereum, oczywiście to również zostawię Wam w opisie filmu Wpisujemy sobie tutaj opcję, jaką chcemy. Jeżeli potrzebujecie na przykład yy, na zakupienie jakiegoś NFT 200 dolarów. No to wpisujecie 200, tu wam wyskoczy jaka kwota. Ja będę wysyłał sobie około 11-12 dolarów. To jest około 5000 Ethereum. Następnie musimy podać właśnie nasz adres na Immutable X. Jak go znaleźć? Ano wchodzimy po lewej stronie na balans, wybieramy sobie kołeczko i tu mamy nasz adres wybieramy oko. Kopiujemy i wracamy z powrotem na Bridge Layer Swap. Cała czynność o której wspomniałem powtarzamy. Tu wklejamy nasz adres oczywiście można wykorzystać również adresy które mamy na naszym metamasku ale tak jak mówiłem jest to poradnik dla ludzi którzy dopiero co zaczynają przygodę z krypto. Po wklejeniu naszego adresu wybieramy go i teraz bardzo ważna rzecz wybieramy sobie opcję Refuel. Dlaczego to jest tak ważne. Ano, dlatego słuchajcie, że z automatu część tych Ethereum, które prześlemy na nasz portfel na Immutable X, zostanie zamienionych na kawałek tokena, który wykorzystujemy do opłat transakcyjnych na samej platformie. A tokenem platformy jest token IMX na ZKI EVM -ie. Dlatego jest to tak ważne, abyśmy to zaznaczyli. To zresztą na samym dole widzimy, że zostanie nam przeliczona ilość Ethereum oraz samego tokena IMX. Dajemy swap now Klikamy OK, i to jest adres depozytowy, na który wysyłamy nasze Ethereum z naszej giełdy, i z automatu on zostanie przetransferowany właśnie na nasz adres na Immutable X. Brzmi to może skomplikowanie, ale chodzi o to, aby ułatwić przesył z giełdy bezpośrednio, właśnie na platformę imx -a. Wybieramy i przechodzimy na nasze konto na Bybicie. Jeżeli ktoś z Was robi to po raz pierwszy? zachęcam do skorzystania z mojego reflinku szybciutko opowiem jak załadować sobie konto wchodzimy w zakładkę Depozyt. wybieramy opcję Deposit PLN albo buy with pln ta druga opcja będzie szybsza wybieramy ją sobie pokazuje nam się specjalne okienko dzięki któremu możemy zakupić sobie nasze tokeny naszą kryptowalutę eth wybieramy sobie tutaj z listy ethereum i wpisujemy kwotę, za jaką chcemy kupić. Przykładowo, potrzebujemy 500 złotych Jak widzimy, dostaniemy około 0,05 ETH. Oczywiście transakcję można dokonać blikiem, i po jej wykonaniu dostajemy na nasze konto ETH. Następnie wracamy na asety, spot, i na naszym koncie będziemy mieli Ethereum. Wybieramy opcję Withdraw. I tu się nam pokazuje okienko, które jest bardzo istotne, ponieważ tutaj mamy adres, na który musimy przesłać to nasze Ethereum. Przesyłamy właśnie na ten adres. Jeszcze raz sobie go skopiujemy, wklejamy w odpowiednie miejsce i tutaj wybieramy sieć po jakiej zostanie transakcja dokonana. Ja tutaj wcześniej wybrałem Arbitrum i to samo muszę zrobić tutaj. Arbitrum Wam, jak widzicie, koszty przesyłu jedne z najniższych, 35 centów. No i oczywiście ilość jaką chcemy przesłać. A przesyłamy kwotę, którą ustaliliśmy wcześniej, czyli 0,005 ETH, którą możemy skopiować sobie tutaj. Te ilości, dokładnie ten adres oraz ta ilość musi się zgadzać, ponieważ jeżeli cokolwiek zmienimy, to środki mogą nie zostać przesłane. Oczywiście potwierdzamy. Jeżeli to będzie nas stały adres, to możemy sobie zaznaczyć, że w przyszłości nie weryfikujemy się za pomocą specjalnych kodów i może będziemy mogli szybciej przesyłać. Dajemy submit. I za chwilę tutaj nam wyświetlone okno, gdzie otrzymamy specjalne kody. Na podanego maila oraz 2FA, bo ja tak sobie zabezpieczyłem moje konto na Wajbicie. Bezpieczeństwo przede wszystkim, także Wam również sugeruję wykorzystać 2FA. Po wpisaniu kodów mamy takie okienko, czekamy na dojście. Po kilku minutach możemy wejść sobie na balans i widzimy, że nasze Ethereum zostało przesłane, pomniejszone o tą wartość 70 centów, która została przeznaczona na właśnie token EMX, który jest tutaj tokenem całego ekosystemu, całego, całego całej platformy i jest on wykorzystywany do właśnie ponoszenia opłat transakcyjnych. Gdybyśmy nie zaznaczyli, że część z naszego Ethereum chcemy. Przeznaczyć na opłaty, no to nie moglibyśmy teraz dokonywać jakichkolwiek transakcji, ponieważ każda zamiana, każde kupienie NFT, kasetu, -ka, itemki oraz przedmiotów w grze będziemy musieli ponieść opłaty transakcyjne właśnie w tym tokenie. Teraz Ethereum w zasadzie możemy zostawić lub sobie zamienić na USDC, na jakiegoś stablecoina. Ja z racji tego, że to konto będę wykorzystywał do kupowania różnego rodzaju asetów, pokażę Wam szybko, jak zamienić Ethereum na stablecoina USDC. Lewy górny róg, swap token. Wybieramy sobie Ethereum, dajemy max, wybieramy sobie stablecoina USDC, możemy także innego. Max wychodzi nam to około 11 dolarów, dajemy swap. Potwierdzamy kolejne okienka, które będą nam wys wyskakiwały. I jak widzicie, dosłownie po kilku sekundach mamy już zamienione całe nasze Ethereum na stablecoina USDC. I uzbrojeni właśnie w tego stablecoina możemy dokonywać różnego rodzaju transakcji. Jeżeli w jakimkolwiek projekcie będzie potrzeba zapłacenia za land, za przedmiot, za kartę, za broń, za cokolwiek, no to będziecie mogli zapłacić właśnie swoim paszportem czyli paszportem podpiętym pod y, odpowiedni mail. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał. Jeżeli tak, zostawcie taktyczny komentarz. Subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I w miarę możliwości udostępnijcie na swoich social mediach. Będę za to bardzo mocno wdzięczny. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego razu. Czołem, Gracze.